System Comarch ERP Optima obsługuje automatyczną wymianę danych z bankiem City Handlowy. Ten sposób wymiany danych umożliwia pobieranie wyciągów bankowych, a także eksport przelewów bezpośrednio z i do systemu bankowego. Bez konieczności ręcznego przenoszenia plików między aplikacją bankową oraz programem Comarch ERP Optima. Na liście formatów wymiany dostępny jest standardowy format elektronicznej wymiany danych z bankiem City Handlowy API. Na liście rejestrów kasowych bankowych wprowadzony został rachunek bankowy w banku City Handlowy. Z poziomu rejestru możemy przejść na formularz banku, który został wskazany dla danego rejestru. Aby możliwe było wysyłanie przelewów za pomocą formatu City Handlowy API, na formularzu banku na zakładce Ogólne należy wpisać kod SWIFT banku City Handlowy. Aby prawidłowo sparametryzować kod SWIFT, prosimy o kontakt z bankiem City Handlowy. Na zakładce Dodatkowe w polach Format eksportu dla przelewów zwykłych, Format eksportu dla MPP oraz Format importu wyciągów bankowych należy wskazać City Handlowy API. Format będzie podpowiadał się jako domyślny podczas eksportu i importu przelewów. Po wybraniu takiego formatu na formularzu banku pojawia się zakładka Ustawienia usługi sieciowej. Na zakładce tej wprowadzamy ustawienia dotyczące przelewów walutowych, wypełniamy pola Client ID oraz Client Secret, a następnie podpinamy certyfikaty do komunikacji z bankiem. Należy wskazać następujące certyfikaty. Client Signing and Encryption Certificate. Jest to certyfikat zakupiony przez użytkownika i zainstalowany w systemie. Client SSL Certificate to certyfikat służący do nawiązywania bezpiecznego połączenia z bankiem. Ten certyfikat również powinien wcześniej zostać zainstalowany w systemie. City Encryption Certificate oraz City Signing Certificate to certyfikaty dostarczone przez bank. Pliki z certyfikatami należy wskazać z dysku. Eksport przelewów możliwy jest z poziomu preliminarza płatności dla wybranego rejestru. Jeżeli wybrany rejestr ma na formularzu banku przypisany format obsługujący bezpośrednią wymianę danych z bankiem, wtedy ikona Eksportuj polecenie przelewu ma rozwijalne menu z dwoma opcjami: Eksportuj przelewy oraz Aktualizuj stany przelewów. Domyślnie kliknięcie w ikonę powoduje wywołanie okna Eksport przelewów. Przelewy do wysłania muszą posiadać status nierozliczono lub częściowo rozliczono, stan do realizacji, kierunek przepływu rozchód, poprawnie wypełnione pola podmiot, bank oraz numer rachunku podmiotu. Takie płatności zaznaczamy na liście i naciskamy ikonę dyskietki Eksportuj polecenia przelewu. Przelewy mogą być wysyłane zbiorczo według podmiotów. Eksportowi mogą podlegać wszystkie przelewy zatwierdzone do realizacji lub tylko te, które zostały zaznaczone na liście. Podczas eksportu istnieje również możliwość wyboru, z jaką datą zostaną wysłane przelewy. Możliwe jest również pobieranie dla każdego wysłanego przelewu jego aktualnego statusu w banku. Opcja Aktualizuj stany przelewów sprawdza stan przelewu w banku oraz aktualizuje informacje na liście w preliminarzu płatności i formularzu zdarzenia. Aktualny stan przelewu w banku widoczny jest na liście w kolumnie Komunikat Web Service. W systemie jest również dostępny import przelewów za pomocą usługi sieciowej. Importu dokonuje się za pomocą ikony Importuj polecenia przelewu. Istnieje również możliwość sprawdzenia bieżącego stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Można to zrobić z poziomu okna zapisów kasowych bankowych, preliminarza płatności lub listy rejestrów kasowych bankowych.